Cześć! Witajcie w nowym odcinku W tym piosenka, podcaście poświęconym musicalom. Ja się nazywam Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, a po drugiej stronie siedzi... Patrycja Mucha, cześć i czołem! Cześć, słuchajcie, długo nas nie było, bo życie nas porwało, festiwale nas wyżęły i wymięły i sprawiły, że musiałyśmy trochę wrócić do życia. I wracamy z nowym odcinkiem, który jest z naszej serii odcinków poświęconych niekoniecznie indywidualnym tytułom filmowym, ale bardziej różnym zjawiskom, różnym fenomenom musicalu. Ale zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, to takie drobne ogłoszenie, Jak może zwróciliście uwagę, nasz... podcast, który pierwszy sezon był piękny. Po prostu był tak regularny, że można było nastawiać zegary atomowe względem naszego podcastu. Zaczął pojawiać się trochę rzadziej i nam to przeszkadza, bo my, nawet wy sobie nie zdajecie sprawy, ile my mamy wam do powiedzenia o musicalach, ile tematów jeszcze jest i ile tematów odkrywamy, ile siadamy obok siebie przy komputerach. W związku z tym zdecydowałyśmy, że ten segment, który prowadziłyśmy w drugim sezonie, segment rozmów z różnymi osobami o ich filmowych preferencjach, o ich filmowych życiorysach, nie będzie się już pojawiał w każdym odcinku. Co nie znaczy, że z niego rezygnujemy, bo nadal mamy mnóstwo osób, które chcemy przepytać na okoliczność ich musicalowych fantazji, marzeń i w ogóle życiorysów, ale będziemy to robiły rzadziej, myślimy, że raz na 2-3 odcinki, po prostu dlatego, że ta dodatkowa część, to umówienie się z jeszcze jedną osobą, wydłuża proces przygotowania odcinka, a mamy poczucie, że już i tak trudno nam złapać regularny, fajny rytm publikowania, a jak już wspomniałam wcześniej, tematów jest bardzo dużo. W dzisiejszym odcinku chcemy porozmawiać o temacie fundamentalnym. Absolutnie fundamentalnym, bo będziemy mówiły. Będziemy mówiły o śpiewaniu. Będziemy mówiły o śpiewaniu, o tym, czy trzeba umieć śpiewać, żeby grać w musicalu. I to jest takie pytanie, można powiedzieć, trochę egzystencjalne, trochę historyczne, trochę produkcyjne. Więc ja rzucam je teraz do ciebie. Patrycja, trzeba umieć śpiewać, żeby grać w musicalu? Nie. Koniec odcinka, dziękujemy bardzo, do usłyszenia. To znaczy... ta odpowiedź byłaby po prostu zbyt prosta, gdybym tak powiedziała, ale wolałabym powiedzieć nie, niż powiedzieć tak. Chociaż nie wiem, teraz mam second thoughts tak zwane. Nie no, to jest tak skomplikowana kwestia. Wydaje mi się, że często moje takie musicalowe crushe to nie były wcale crushe wobec aktorów, którzy mieli nieskazitelnie czyste głosy, którzy mają po prostu spektrum oktaw jakiś szalony, po którym się poruszają. Że nawet moi ulubieni piosenkarze czy piosenkarki to nie są takie osoby, nie? Że raczej chodzi mi o ten charakter, że ktoś, kto potrafi śpiewać, ale nie potrafi grać, jest dla mnie dużo większym problemem niż ktoś, kto potrafi grać, a nie potrafi śpiewać. Tylko problem jest dzisiaj już trochę taki, że często aktorzy, aktorki nie do końca nawet potrafią śpiewać, albo w ogóle nie potrafią śpiewać. Grać sobie grają, ale po prostu mają wielkie nazwisko na ten moment potrzebne do sprzedaży. I jakby to się wszystko tak beznadziejnie rozmywa. Z tym śpiewaniem, no to jest tak, że no wiecie, jak się kocha Freda Astera, to się nie może powiedzieć, że po prostu trzeba perfekcyjnie, doskonale śpiewać, bo Fred Astaire właśnie był taką osobą, która przyznawała sama przed sobą, że nie ma wybitnego głosu. Zresztą samo o sobie mówił Gene Kelly, zawsze bardzo zawiedziony swoimi wynikami, jeśli chodzi o śpiewanie. Zresztą nawet taka ta legendarna notatka, czy też być może legenda miejska hollywoodzka, mówiąca o tym, że kiedy Aster miał pierwsze screen testy, czy pierwszy raz przyszedł do studia się pokazać, to jakiś tam producent nakreślił na karteczce, że nie śpiewa, trochę łysieje, trochę potrafi tańczyć, coś takiego, ale że generalnie właśnie nie śpiewa. Trochę potrafi tańczyć. I troszkę tańczy. No i jednocześnie Fred Astaire, który właśnie te umiejętności takie, no stricte techniczne, jeśli chodzi o śpiew, miał niewielkie, był bardzo szanowany jako aktor przez osoby, które pisały dla niego piosenki, bo to były te czasy, kiedy się pisało utwory dla filmów musicalowe. I wszyscy, Jerome Kern, Cole Porter, Irving Berlin, wszyscy mówili, że wspaniale Fred Astaire śpiewa ich piosenki, bo to nie chodzi tylko o śpiewanie, o całą interpretację, o ten tak zwany phrasing, o to, co ten aktor potrafi, aktorka, wnieść do roli poprzez śpiewanie. I to też słychać, jak się porówna na przykład nagranie Freda Astaire'a i Ginger Rogers, kiedy śpiewają A Fine Romance.
z filmu, a kiedy się wysłucha na przykład Ellie Fitzgerald z Louisem Armstrongiem, to znaczy oni fantastycznie śpiewają, ale to już w ogóle nie ma tego uroku z tego filmu, czyli z Lekkoducha. Tutaj poruszasz ten temat, który wydaje mi się stoi być może u źródła tego problemu w przypadku filmu. To znaczy, jak połączyć to, że chcemy mieć sławnych aktorów, osoby z nazwiskami, które przyciągają, a jednocześnie chcemy przenosić na ekran, czy chcemy robić filmy, które wymagają od aktorów naprawdę dobrego głosu. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo większość ludzi w Hollywood jakoś tam umie śpiewać. Jest bardzo niewiele osób, które śpiewa aż tak źle, że nic się z tym nie da zrobić. Podobno George Clooney powiedział, że na planie Bracie, gdzie jesteś, nagrał jedną z piosenek, która tam była, i jak wyszedł z tej budki do nagrywania, to miał taki moment, że był przekonany, że być może ktoś odkryje, że on jest świetnym śpiewakiem, no ale bracia Coen spojrzeli na siebie i powiedzieli, no nie, nie, to brzmi jakby ktoś mordował świnie. Musimy to nagrać z jakimiś profesjonalistami, tam jest w tym filmie scena, gdzie Clooney śpiewa i jest dubbingowany zdecydowanie. Natomiast przez bardzo wiele lat było po prostu jedna rzecz, którą się robiło. Dubbingowało się aktorów. To znaczy brało się dużo nazwiska, jeśli ktoś nie umiał śpiewać, i dubbingowano wielkimi głosami, dobrymi głosami, głosami odpowiednio szkolonymi. Co jest bardzo ciekawe, bo mamy takie przykłady, które znają wszyscy, jak chociażby Audrey Hepburn w My Fair Lady, czy chociażby jak Christopher Plummer w Dźwiękach Muzyki, czyli dwójka aktorów, która została dubbingowana. I ja słuchałam ich nagrań, które oni zrobili, zanim zapadła ta decyzja dubbingu. I dla mnie to jest niesamowite, bo ani Audrey Hepburn, ani Christopher Plummer nie śpiewają źle. To nie są źle zaśpiewane piosenki. Ja powiedziałabym nawet, że to, co mówisz, ta aktorska interpretacja, w przypadku Audrey Hepburn i jej wykonania My Fair Lady, jest bardzo wyraźna, bardzo delikatna, bardzo słodka. To jest troszeczkę inna interpretacja jej bohaterki, niż ta, którą nam zaproponowała Marnie Nixon, która dubbingowała ją w tym musicalu. No, ale to był ten pomysł, tak? Deborah Kerr w Królu i ja, kiedy nie była w stanie wyciągnąć pewnych rzeczy, kiedy nie była w stanie pewnych rzeczy zaśpiewać, no to ją też Marnie Nixon dubbingowała. I to jest ciekawe, dlatego że jakby na przestrzeni lat w kwestiach musicalowych przeskoczyliśmy od tego, co ty mówisz, czyli na przykład, że mógł sobie spokojnie być Gene Kelly i Fred Astaire, którzy nie mieli wybitnych głosów. Jak się słucha Gene'a Kelly'ego, to ma takie, no, ładnie tańczy, średnio śpiewa. Zgadzam się, że Fred Astaire miał coś takiego w głosie, że człowiek mu wierzył. Jak Fred Astaire śpiewał, że się zakochał, to człowiek się zakochiwał razem z Fredem Astaire'em. I to w każdym, jakby tutaj nie grał roli, a najbardziej we Fredzie Astaire'ze. Natomiast potem następuje rzeczywiście ta epoka tych wielkich musicali, gdzie już jest ten olbrzymi nacisk, żeby to były fantastyczne głosy, tak? Że to już nie chodzi o dobrych śpiewających aktorów. Czasem kosztem interpretacji, ja kocham Marnie Nixon, ale od czasu, kiedy wiem, że to ona śpiewa, to słyszę ją dużo bardziej niż aktorów. To znaczy słyszę, że ona ma świetny głos, no chociażby w West Side Story też mamy do czynienia z dubbingiem. Natomiast rzecz, która mi się wydaje jest ciekawa, to, że ta praktyka, która była uznawana za coś takiego absolutnie oczywistego, w pewnym momencie znika i Hollywood nadal trochę nie wie, co zrobić, tak? Bo tak się właściwie zdarzyło, że przez lata mieliśmy sytuację, gdzie no było jasne, że jeśli ktoś nie umie śpiewać, to jest dubbingowany. Publika była z tym dosyć pogodzona, nawet jeśli słyszała trochę, że ten głos się nagle zmienia w połowie piosenki, tak? To w My Fair Lady strasznie słychać. Ja to przynajmniej bardzo słyszę w My Fair Lady, jak słyszę, kiedy przestaje śpiewać Audrey Hepburn, a zaczyna Marnie Nixon. Ale potem wydaje mi się, że kiedy te wielkie musicale właśnie zaczęły odchodzić, te wielkie produkcyjne, wiesz, po Hello Dolly, to pojawiła się taka trochę dezorientacja. Co zrobić dalej, tak? Bo z jednej strony nadal chcemy mieć te wspaniałe gwiazdy, z drugiej strony już trochę ten dubbing odchodzi do przeszłości, już trochę ludzie zaczynają widzieć, że to chyba nie o to chodzi, żeby dubbingować każdego, kto jest na planie. I przynajmniej moim zdaniem pewne problemy musicalu jako gatunku filmowego w ostatnich dekadach, jakby takiego odchodzenie i przychodzenie, takie mocowanie się rzeczywistością, wynikało między innymi z tej nierozwiązywalnego konfliktu, tak? Czy chcemy mieć dobrych aktorów, czy dobrych śpiewaków? Wiesz, wspomniałaś o Gene Kelly w deszczowej piosence i że my słyszymy, że on tak śpiewa tak sobie. I to też jest niesamowite, bo jak sobie zobaczycie ten słynny fragment z Jamesa Cordena, z jego show, gdzie oni odtwarzają razem z Emily Blunt i Lin-Manuelem Mirandą 12 musicali... W 12 minut. I... nasz kochany Lin-Manuel Miranda, którego tu wielbimy, umówmy się i kochamy go bardzo, ma do zaśpiewania właśnie deszczową piosenkę. I to jest najgorszy fragment tego całego zestawienia. Dyskusja o tym, jak bardzo nie umie śpiewać Lin-Manuel Miranda. Tak, on umie rapować, ale nie śpiewa. Ale wiesz co, my tu wchodzimy chyba w bardzo ważny temat w ogóle, taki wątek tego. Wydaje mi się, że największe napięcie się tworzy, kiedy mamy wersję broadwayowską. Kiedy jest show z Broadwayu, który był śpiewany wielkimi głosami i on nagle trafia do kin, tak? I porównujemy wersję broadwayowskie z wersjami kinowymi, bo też nie przeszkadzało nam, jak śpiewa Gene Kelly, bo nikt inny tego nie zaśpiewał przed nim, tak? Wersja Gene'a Kelly'ego była wersją ostateczną. Natomiast już kiedy słyszymy Lin-Manuela Mirandę, to poza tym, że wiemy, jak to zaśpiewał Gene Kelly,
i wiemy, że Lin-Manuel Miranda nie umie śpiewać, to wiemy, jak to śpiewano potem przez lata na Broadwayu, no bo istnieje musical sceniczny Deszczowa piosenka. To znaczy, śpiewano tę piosenkę, tylko w zupełnie w innym wydaniu, nie? Tak. W sensie, mówiliśmy o tym przy Deszczowej piosence, że... To jest jukebox musical. Tak jest, że od 29 roku i nawet Judy Garland śpiewała ten utwór, ale zupełnie w innej aranżacji i tak dalej, więc oczywiście w tej aranżacji, której słyszymy to w Deszczowej piosence z 52 roku, to od tej pory na Broadwayu tak to się gra. Nie? I masz rację, że dokładnie tak jest, to znaczy, że się porównuje i myślę, że to też jest jakaś kwestia pamięci, przywiązania, tego, że niejednokrotnie po prostu my mamy to wyobrażenie, mamy to w uszach i na przykład ja będę banalna być może, ale po prostu dla mnie żadne inne wykonanie piosenek disneyowskich nie będzie tak dobre jak polskie. W sensie nawet moim zdaniem Idina Menzel nie robi tego tak, jak wykonawczyni Mam tę moc. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Być może to też chodzi o to, że my mamy jakieś takie bardziej literackie teksty tych piosenek, bo one są tak tłumaczone i tak dalej, ale no Maciej Maleńczuk jako krab w Wajanie to jest dla mnie absolutne mistrzostwo. W sensie, ja nie wiem, nie jestem jakąś wielką fanką Maleńczuka, ale po prostu wiecie, jakby wymyślenie tej idei, że Maleńczuk będzie grał świecącego kraba, jest po prostu mistrzowskie. Właśnie się Kasi wyżaliłam ze swojego wielkiego po prostu odkrycia dzisiaj, to znaczy, że z kolei piosenkę Drobnostka w Wajanie zaśpiewał Igor Kwiatkowski. Ja zawsze wiedziałam, że tak się nazywa gość, który zaśpiewał tę piosenkę, no bo słucham tego często bardzo, to jest jedna z moich ulubionych piosenek musicalowych ostatnich lat. No i dzisiaj po prostu wygooglałam, a kto to jest ten Igor Kwiatkowski? I to jest, słuchajcie, Mariolka z Paranienormalnych. To jest w ogóle odkrycie roku. Ja nie wiem. To jest niesamowite, że ten człowiek ma jakieś takie talenty, tak się na drobne rozmienia. Oczywiście dygresja, ale wydaje mi się, że jeszcze jest inna kwestia, to znaczy, że jak na Broadwayu są różni wykonawcy, to też jest naturalne, bo wiemy, że Broadway ma różnych wykonawców także w rolach pierwszoplanowych, tak? No, nawet weźmy tego Hugh Jackmana w Music Manie, który zagrał kilka miesięcy i też ma jakby swojego jakby zastępcę w tej roli. I my możemy usłyszeć też te wykonania, że mamy te revivals, które trwają i w kolejnych rolach kolejne osoby bardzo znane wcielają się w te postaci i śpiewają te piosenki, ale to jest Broadway. I nie wiem dlaczego, w momencie, w którym to przechodzi na film i też dostajemy po prostu aktora, nie tylko aktora na przykład z Broadwayu któregoś, który zna tę rolę i potrafi ją wykonywać, to jest wielkie oburzenie. Też, no takie słuszne oburzenie, nie? Tutaj jednym z pierwszych takich oburzeń było to, że Julie Andrews nie dostała roli w właśnie Marfell Lady. Właśnie dlatego, że jeszcze nie była tą znaną twarzą. Na szczęście wyszło i to na dobre, bo w tym samym roku zagrała w Mary Poppins, a potem to już poszło dźwięki muzyki i tak dalej, nie? Ale jest jakieś takie są niesnaski, nie? Między tym Broadwayem i filmem. Zwróciłam też uwagę na to, że i to może ja tutaj jestem w jakiś sposób nieuczciwa, może zwróciłam na to po prostu bardziej uwagę. Największe niesnaski, największe kontrowersje budzą aktorzy. I to też zwróciłam uwagę, że być może wchodzimy w jakiś element genderowy, kto wie, że jak aktorzy nie potrafią śpiewać, nie mają głosu do swojej roli, to nie mają go dużo bardziej niż aktorki. To znaczy, jak pomyślę o Gerardzie Butlerze jako upiorze w oparze, kiedy pomyślę o Russellu Crowe w Nędznikach, kiedy pomyślę o Johnnym Deppie w Sweeney Todzie, to ich możliwości wokalne są bez porównania gorsze, mniejsze, jakby mniej dopasowane do roli, bo też to nie jest tak, że żaden z nich nie umie śpiewać. Żaden z nich nie umie zaśpiewać tego, co mu kazano zaśpiewać, niż powiedzmy możliwości wokalne Heleny Bonham Carter, która gra tam panią Lloyd. Nie jest ona najlepszą panią Lloyd w historii, no ale jednak śpiewa o kilka stopni wyżej niż, nie wiem, Marcel Crowe w Nędznikach. I to jest też pytanie, co się dzieje, że jesteśmy w stanie znaleźć dobrze śpiewające aktorki, przynajmniej w ostatnich latach, natomiast zaczyna się problem, kiedy szukamy aktorów i jest jakiś taki straszliwy opór, żeby wziąć tego aktora z Broadwayu. No dla mnie to jest wybitne w przypadku Upiora w operze, tak? Gdzie mamy Emily Rosson, która ma świetny głos, mamy Minnie Driver, która też ma świetny głos. Emily Rosson w ogóle ma głos niemalże operowy. I doczepiamy jako upiora Gerarda Butlera, którego ja uwielbiam. Ilekroć gra Szkota, czyli jest w swoim żywiole, tylekroć jest dobrze. Lubię, jak ratuje świat. No ale to nie jest osoba z takim głosem. To też jest bardzo ciekawe, prawda, kiedy myślimy o tej polityce zatrudniania aktorów. Nagle się okazuje, że być może ta pula rzeczywiście jest dużo mniejsza niż nam się wydaje i też się rzeźbi z tego, co się ma. Ja też sobie myślę o tym, że wspomniałaś, że to są przy którymś momencie, że to są operowe role i zobacz, wszystkie, które wymieniłaś, to są takie poważne, właśnie prawie że operowe musicale, które czerpią z tego. I wydaje mi się, że to też z tego wynika, bo Pierce Brosnan jakkolwiek nie potrafi śpiewać, to wszyscy, nawet nie tylko, że mu wybaczyliśmy, tylko wszyscy go utuliliśmy i ojojaliśmy. Boże, Pierce, jak ty sobie wspaniale poradziłeś, że ty to tak zaśpiewałeś. Wiecie, no bo to była Abba. I jakby wszyscy traktowaliśmy to zupełnie inaczej. To, o czym powiedziałaś, Nędznicy, Upiór w operze, to są wszystko ważne rzeczy. A Jezu, a jeszcze zbezcześcić
Sondheima. Jezu, kto to widział w ogóle takie rzeczy? Jeszcze w tekście, który mi przesłałaś, był w ogóle taki subtelny przed social mediowy rant na to, że Johnny Depp nie chciał się uczyć śpiewać w ogóle przed Sweeney Toddem, że on sobie nie wyobrażał, że będzie teraz stał z kimś tutaj przy pianinku i będzie ćwiczył oktawy. No i sobie myślę, no tak, no cały Johnny Depp po prostu przyjdzie i cały na biało i myśli, że wszystko mu się uda i to był taki czas, nie? No ale rzeczywiście to są też po prostu poważne rzeczy i wydaje mi się, że tych śpiewaków operowych, takich właśnie, którzy potrafią udźwignąć takie wysokie noty, no to z nich to chyba zostaje tylko Hugh Jackman. W sensie, że on ma jednak taki głęboki głos, a jemu się zdarza nawet potknąć w tych nędznikach. To znaczy nie dociągnąć. Zdecydowanie mu się zdarza potem w tych nędznikach. No ja przyznam szczerze, że występ Hugh Jackmana w nędznikach jest chyba przyczyną mojej największej życiowej frustracji. Ponieważ ogólnie Hugh Jackman jest bardzo ciekawym przykładem. To znaczy to jest rzeczywiście aktor, który spokojnie, gdyby mu się nie udało zrobić w filmie czy w serialu kariery, mógłby ją robić w teatrze musicalowym. Zresztą on się zawsze bardzo śmieje, że jego znajomi absolutnie nie chcą płacić za bilety na musicale, w których występuje. Bo mówią, przecież nie będziemy słuchali jak śpiewasz. No ale on rzeczywiście ma te swoje papiery, występował w musicalach w Australii, występował w National Theatre w świetnej Oklahomie, którą wciskam absolutnie każdemu, kto przechodzi obok mnie. To prawda, Kasia wciska to absolutnie każdemu, kto przechodzi obok niej. Dziękuję bardzo. Natomiast kiedy doszliśmy do nędzników, no to ja pomyślałam sobie, okej, on ma do tego dobry głos, dobrą prezencję i jest w stanie to unieść. I tutaj rozbiliśmy się o coś, co moim zdaniem jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o śpiewanie we współczesnym musicalu, czyli o podejście do tego, co właściwie chcemy uchwycić, tak? Ponieważ oczywiście na scenie zawsze słyszymy na żywo wykonawców, którzy ćwiczyli, którzy są odpowiednio przygotowani. Natomiast no, musical filmowy miał zawsze tą przewagę, że można było śpiewać na planie, a potem to, co się nie udało dośpiewać na planie, można było zaśpiewać w już takim bezpiecznym studio, gdzie tam się poprawiało. I na przykład, jeśli mówimy chociażby o Mamma Mia, to piosenka The Winner Takes It All jest miksem. To znaczy Meryl Streep śpiewała na planie, bo podobno Meryl Streep nie potrafi nie śpiewać. Włącza się muzyka, to Meryl Streep śpiewa. I oni nagrali to, co ona śpiewała wtedy na planie i zmiksowali to z czymś, co potem zaśpiewała. I dlatego dostaliśmy z jednej strony niesłychanie emocjonalny występ, przy którym czujemy, że on się dzieje na żywo, że jest aktorsko bardzo spójny, a z drugiej strony brzmiało to wszystko bardzo, bardzo dobrze. Natomiast reżyser nędzników Tom Hooper założył, że będzie łapał to, co się dzieje na planie i dostaniemy to, co się działo na planie. I chociażby to zagrało moim zdaniem w przypadku piosenki śpiewanej przez Anne Hathaway. Tam jej te emocje, to łamanie się głosu, rzeczywiście to było to, co chciał osiągnąć reżyser. Natomiast problem pojawił się na przykład wtedy, kiedy Hugh Jackman musiał zaśpiewać Take Him Home, który wymaga śpiewania bardzo wysoko. W ogóle to jest niesamowite, bo początkowo to nie był tak wysoki utwór. Kolejni wykonawcy, broadwayowcy go podbijali coraz wyżej. I z tego, co ja wiem, to, co słyszymy, to jest któreś podejście. I słychać to w głosie Jackmana. No już słychać, że on już się tam męczy, że on już śpiewał to 5 czy 6 razy. Moja największa życiowa frustracja jest taka, że ja widziałam jakiś wywiad z nim, gdzie on zaśpiewał 30 sekund tego utworu. 10 razy lepiej. Mhm. I tutaj było takie na zasadzie, słuchajcie, zobaczcie, oni śpiewają na żywo na planie, bo ten wymiar aktorski jest tak ważny, że no nie pozwolimy, prawda, na to, żeby oni potem poszli do jakiegoś studia nagraniowego i nagrali to w takim dobrym, bezpiecznych warunkach, bo utracimy jakąś wartość, tak? I to z jednej strony można powiedzieć, no to jest bardzo ciekawe podejście, z drugiej strony można powiedzieć, słuchajcie, na Broadwayu to się dzieje co wieczór i im wychodzi to lepiej, bo nie muszą śpiewać 5 razy, 6 razy tego samego utworu, też śpiewają to w zupełnie innych warunkach. Ja mam wrażenie, że to był taki moment dla wielu wielbicieli musicalu scenicznego, bo oni poczuli głęboką frustrację, jakby filmowiec próbował im wytłumaczyć, na czym polega śpiewanie na żywo. I przy okazji miał taką ekipę ludzi, która moim zdaniem niekoniecznie była w stanie jakby to ponieść. Już pomijając fakt, że oczywiście Hugh Jackman przy 5 wykonaniu na pewno miał zmęczony głos, no to Russell Crowe wiele, wiele zyskał, gdyby go odesłano do jakiejś budki w jakimś studio i pozwolono mu zaśpiewać jeszcze raz to, co dostał. Chociaż on jest tam strasznie biedny, bo on nie ma po prostu głosu, on by mógł ćwiczyć latami. On ma zresztą własny zespół muzyczny, jakby to nie jest to, że Russell Crowe nie śpiewa. Russell Crowe ma własny zespół, od lat z nim gra, tylko że on tego nie jest w stanie zaśpiewać. Po prostu. No bo to jest trudne, no kurde, to jest trudne. I teraz jakby, wracając jeszcze do tego Sondheima, w tym wspaniałym dokumencie Company, Original Cast Album, tak to się chyba nazywa, czyli dokumencie, który portretuje nagranie w studiu z orkiestrą całego soundtracku do Company z oryginalną obsadą, jest fantastyczny moment, to już jest przy końcu filmu, kiedy Elaine Stritch, czyli absolutnie wybitna broadwayowska aktorka, która śpiewa The Ladies Who Lunch,
o którym rozmawiałyśmy zresztą już chyba w którymś tam odcinku przy którejś rozmowie, nagrywa to kolejny i kolejny raz, dlatego trochę z tego samego powodu, co Tom Hooper. To znaczy, że była ta orkiestra na żywo i oni chcieli koniecznie, żeby orkiestra na żywo zgrywała się na żywo z tym, że aktorka będzie śpiewać, tak? Czyli, że nie będzie podkładu, do którego będzie śpiewać aktorka, tylko, że to wszystko będzie na żywo i to się tak wspaniale, pięknie zgra. Ale oni byli już po całym dniu nagrań, gdzie ona też oczywiście uczestniczyła w nagrywaniu innych piosenek, a ona miała wspaniały, taki lekko przepity głos, tak byśmy mogli powiedzieć. Tak, tak. I słyszymy, że ona już nie daje rady. Ona sama się na siebie wścieka, widzimy w tym filmie, że ona już bardziej mówi niż śpiewa. To jest cały dzień śpiewania. No i powiedzieli wtedy, i Sondheim wtedy powiedział, wiesz co, ale nie, no dobra, dajmy sobie siana, jakby idźmy spać, nagrajmy to jutro, trudno, nagramy to już z podkładem. Wróciła rano, pierwsze podejście, brilliant, nie? Jakby to też nie jest tak, że ktoś, nawet ktoś, kto wybitnie śpiewa, komuś może nie wyjść. To jest, głos to jest tak delikatne narzędzie, że naprawdę możesz nie uderzyć czasami w ton i możesz to wyćwiczyć, ale jak cały dzień śpiewasz, no to już po prostu nie ma siły, nie? A jednocześnie wydaje mi się, że dobrze tutaj zaznaczyłaś, że mówimy o musicalach, które są bardzo specyficzne. Idziemy na Upiora w operze między innymi dlatego, że on ma takie wielkie operowe pieśni. Oglądamy musicale Sondheima też ze świadomością, że poza ich wybitnym librettem nie każdy jest w stanie zaśpiewać Sondheima. To nie jest proste. One nie mają tych takich wielu wielkich utworów, ale to nie jest proste śpiewać Sondheima. To jest coś, na czym się potykają bardzo dobrze ludzie. I wydaje mi się, że to jest też to, że kiedy mówimy o musicalach, o których wiemy, jak powinny być wykonane. Oczywiście nie ma jednego ostatecznego wykonania. I dostajemy je w wersji filmowej z jakimś takim, no powiedziałabym trochę brakiem szacunku do tego, jaka to jest umiejętność wykonania tego, to czujemy się zawiedzeni, bo kiedy dostajemy z kolei musicale filmowe, które nie mają tego punktu odniesienia, to czujemy zupełnie co innego. To nie jest tak, że w Królu Rozrywki Hugh Jackman śpiewa idealnie czysto. To nie jest tak, że w Annette Adam Driver nagle odkrył, że ma najpiękniejszy głos na świecie. Chociaż, a tutaj taka w ogóle side note, jeśli chodzi o Adama Drivera, jest dla mnie absolutnie fantastyczne. Ile osób odkryło Company dzięki Marriage Story i dzięki temu, że Adam Driver zaśpiewał i wpisali ten utwór w YouTube'a i wyszedł im Raul Esperanza z najlepszym wykonaniem tego utworu, jaki kiedykolwiek zrobiono. To jest bardzo zabawne, jak nas może film zupełnie nie musicalowy zaprowadzić do musicalu. Bardzo się cieszę, niech to ludzie robią dalej. Tak, róbcie to ludzie. Ja to też bardzo lubię. Ja w ogóle kocham, jak piosenki musicalowe się pojawiają w filmach niemusicalowych, bo one ściągają nam widzów. Ale to też wydaje mi się jest bardzo ważne. Czy mamy ten punkt odniesienia? Czy wiemy, jak to jest było lepiej wykonane, jaką ma tradycję wykonania? Czy ktoś nam przedstawia jakąś historię, gdzie mamy śpiewanie i możemy w to wpaść i właśnie możemy postawić na to, o czym mówiłeś na samym początku, tak? Że ta interpretacja, ta wartość aktorska staje się ważniejsza niż koniecznie wykonanie. I wydaje mi się, że Król Rozrywki jest świetnym przykładem. I właśnie Annette, gdzie jakby jest dobrze to zaśpiewane. Ja jestem ciekawa, czy Marion Cotillard śpiewa tam sama? Tam, gdzie ona śpiewa tą, jakby jest tą diwą operową, to jest dubbingowana, natomiast cała reszta... Pytam, bo ona była w filmie Edith Piaf, ona była częściowo dubbingowana, no bo nie była w stanie tego śpiewać tak. Ale jednocześnie ona też śpiewa. To znaczy były filmy chyba z 2001 roku, któryś czy czwartego jakoś tak. Był film, w którym ona śpiewała i ona też się pojawiła w teledyskach i w ogóle ona sobie tak podśpiewuje. Nie powiedziałabym, że ona śpiewa, ale ona też coś potrafi i też występuje w tej roli okazjonalnie. Ale oczywiście masz rację, ja też Annette uwielbiam za to, że to jest w ogóle totalnie dziwadło. I nie tylko dziwadło formalne, ale też muzyczne. To znaczy umówmy się, że utwory Sparks nie są dla każdego. Nie są dla każdego. To jest rzecz absolutnie jakby wyjątkowa. Jakoś fantastycznie się zbiegły wrażliwości ludzi, którzy przy tym filmie pracowali. I wydaje mi się, że absolutnie to był ten przykład filmu, do którego nawet wydaje mi się perfekcyjne śpiewanie by mu zaszkodziło, niż mu pomogło. Bo Carax jest właśnie taką osobą, której pęknięcia, rysy i rany na twórczości się docenia, a nie, że one przeszkadzają w odbiorze tej twórczości. Ale jak jeszcze tak mówiłaś, wiesz, o tym Broadwayu znowu, o tym, ile tracimy, kiedy nie zatrudniamy też po prostu dobrze śpiewających osób, to jednak przypomina mi się przypadek In the Heights. To znaczy, że mamy ten Broadway, mamy tych aktorów, ale nie ma nazwiska, które przyciągnie. Notabene tam Lin-Manuel Miranda wspaniale śpiewa Piraqua, to mu wyszło. Natomiast nie ma tych nazwisk i bardzo mało osób zobaczyło ten film.
Być może dlatego. Czy to nie jest też jakaś logika, w której potrzebowalibyśmy no tej Shakiry czy Jennifer Lopez, które były planowane w pierwszych odsłonach Indie Heights na początku lat 2000. No nie wiem tego, ale wydaje mi się, że to też nie zawsze jest sposób, nie? Że jakby damy całą obsadę broadwayowską, bo znów Broadway zna tylko bardzo mały kawałek świata. Zna to Nowy Jork i ludzie, którzy są na tyle bogaci, żeby jeździć do Nowego Jorku. Wbrew pozorom, to nie jest aż tak wielu Amerykanów. Jeśli chcecie usłyszeć kawałek telewizji w całkowicie broadwayowskiej obsadzie, to musicie zobaczyć odcinek, to jest chyba odcinek Supergirl, który jest spotkaniem bohaterów z bardzo różnych seriali, ponieważ cały Broadway gra pomniejszych superbohaterów w serialach telewizyjnych, bo na to mają czas. Wydaje mi się, że powoli dochodzimy do kilku punktów. To znaczy, po pierwsze, że rzeczywiście może nas irytować zatrudnianie wielkich nazwisk, tylko problem polega na tym, że bez wielkich nazwisk się nie pojawiają widzowie. Druga rzecz, że bardzo tutaj nam Broadway jest takim punktem odniesienia i być może kluczem jest tak naprawdę to, żeby szukać musicali, które są robione jako filmy od razu, bo nikomu nie przeszkadza, że w La La Land to śpiewanie jest takie delikatne, tam nie ma takich wielkich pieśni, które wymagałyby, nie wiem, skali głosu na 8 oktaw. Mi przeszkadza, ale mi wszystko tam przeszkadza, więc nie słuchajcie mnie. Bo my tutaj mamy hater klub La La Landu, więc jakby on składa się z kilku osób. Join us! Tak, join us, zadzwoń pod numer. Nie, ale uważam, że pod względem rozwiązywania problemu tego, co zrobić z zatrudnionymi aktorami, którzy mają umiejętność śpiewania, ale nie mają głosów broadwayowskich, bo ja uwielbiam Emma Stone i wiem, że ona śpiewała w kabarecie na Broadwayu, ale ona nie ma broadwayowskiego głosu, to fajnie wyszło. No a jest jeszcze jedna rzecz. Można po prostu wziąć, zadzwonić do aktora i powiedzieć: stary, stara, idziesz się uczyć śpiewać. Nie ma wyjścia. Tu jest termin i do tego terminu musisz się nauczyć śpiewać tak, żeby to ponieść. No i to mieliśmy taki przykład w przypadku Tick, Tick, Boom. Tylko że tutaj plusem, który zadziałał na korzyść Andrew Garfielda, była pandemia. I nic się nie działo i można się było uczyć śpiewać. Ale mam takie po prostu poczucie, że jest bardzo dużo tutaj wątków, które pokazują, że jednak to wcale nie jest tak prosto powiedzieć: odwracamy się plecami do wielkich nazwisk, odwracamy się plecami do aktorów, którzy przyciągają widzów, idziemy w pełen Broadway albo nieznanych profesjonalistów, bo to ma brzmieć świetnie. Zwłaszcza, że też to jest druga sprawa. To, że ktoś się sprawdza na Broadwayu, nie znaczy, że się sprawdzi w filmie. I tutaj mamy wiele przypadków gwiazd broadwayowskich, kochanych bardzo, które nigdy nie wyskoczyły poza kariery telewizyjne. Jakby nigdy nie były się w stanie przebić do filmów. Więc to też nie jest tak, że ten Broadway oferuje nam takich aktorów, którzy mają takie umiejętności gry, że sprawdzą się w każdym filmie. Audrey Hepburn dzisiaj totalnie by była uważana za jedną z najważniejszych pewnie musicalowych gwiazd, bo potrafiła naprawdę dobrze śpiewać i zresztą ona chyba zaśpiewała swoje piosenki Zabawnej Buzi, więc ona jakby miała wcześniejsze doświadczenie ze śpiewaniem musicalowym. Natomiast przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Jakby nam jako widzom pewnie bardziej się opłaca czasami, nie mówię, że w każdym przypadku, zobaczyć film, w którym aktorzy nie śpiewają sami, ale są aktorami i dobrze grają i mogą być zdubbingowani, niż obejrzeć film, w którym mamy zupełnie nieznanych aktorów, którzy wybitnie zaśpiewają, ale na przykład nie zagra między nimi chemia, między kamerą a nimi samymi, bo na przykład właśnie doskonale śpiewają, bo to może być za mało. Miałam jakieś takie doświadczenie z teatrem musicalowym, też w Polsce, że śpiewanie to jest za mało w musicalu, że to jest właśnie tak, kurczę, trudny gatunek, że już dzisiaj musisz umieć śpiewać, grać, kiedyś jeszcze trzeba było umieć tańczyć. I że to jest jakby naprawdę duże spektrum umiejętności, które nie każdy posiada. Oczywiście mówię teraz z zupełnie innych epok, ale mamy też przykład Panienek z Rochefort, musicalu francuskiego, Jacques'a Demy'ego, w którym nikt poza jedną aktorką nie zaśpiewał swoich piosenek, nawet Gene Kelly, który w tym filmie się pojawia, bo są piosenki francuskie, on śpiewa tam po francusku i ten jego francuski był taki se. Więc jakby też za niego zaśpiewano. Catherine Deneuve tam nie śpiewała. Nie pamiętam, jak jest z Parasolkami z Cherbourga, które są notabene bardzo podobne pod kątem takim realizacyjnym do Nędzników, tak? Bo też są całe śpiewane. Musimy zresztą mówić Parasolki i Cherbourga, bo nie można mieć podcastu o musicalach bez omówienia tego filmu. Nie można. Nie można. Ja się z tobą zgadzam. Tylko zwróciłam uwagę, że na przestrzeni lat nie udało nam się ustalić dokładnie relacji naszej, jako widzów, z zjawiskiem dubbingu. Zjawiskiem dubbingu śpiewania, ponieważ prawda jest taka, że ta relacja może być bardzo pozytywna. Jeśli doceniamy osobę śpiewającą, jeśli jesteśmy jej świadomi, jeśli ona także może zostać na przykład nagrodzona, no to zasadniczo rzecz biorąc wtedy postrzegamy taki wysiłek aktorski jako rozłożony na dwie osoby. I na przykład tutaj pięknym przykładem była Debra Kerr i jej współpraca z Marnie Nixon na planie Król i ja, gdzie
Aktorka i dubbingująca ją śpiewaczka miały bardzo dobrą relację, konsultowały się ze sobą, Debra Kerr bardzo zadbała o to, żeby ona dostała dobrą wypłatę. Stało to we wspomnieniach ich obu jako taki przykład tej idealnej wspólnej pracy nad stworzeniem roli i wiemy jakby od nich obu, że to było dla nich satysfakcjonujące. Tymczasem problem pojawia się wtedy, kiedy sama widownia nie zdaje sobie z pewnych rzeczy sprawy, a także sami producenci niekoniecznie chcą, żebyśmy o tym wiedzieli. I tu wydaje mi się takim najbardziej oczywistym przykładem i takie, które wywołało moim zdaniem bardzo dużo kontrowersji, to był przykład Sarah Ferguson i piosenki Never Be Enough w Królu Rozrywki, którą tą piosenkę zdubbingowała inna piosenkarka, co moim zdaniem nie jest bardzo złym wyborem, ponieważ to Never Be Enough wymaga naprawdę bardzo dobrego głosu. To jest taka typowa, wielka ballada, która musi porwać. Znowu ma taki operowy sznyt trochę ta piosenka, jedyna z tych wszystkich. One resztę takie są popowe przecież, nie? Tak. I tutaj okazało się, że nie było to na tyle dobrze sygnalizowane, żeby to dotarło do ludzi. W związku z tym, kiedy ta piosenkarka zaczęła się pojawiać chociażby w chyba amerykańskiej wersji X-Factora, czy tego typu programu, wszyscy byli zaskoczeni i pojawiło się bardzo dużo krytycznych głosów, że jak to jest możliwe, że ktoś, kto zaśpiewał tak super piosenkę w jednym z najpopularniejszych musicali ostatnich lat, w ogóle nie jest znany, my o nim w ogóle nie wiemy, że ludzie byli przekonani, że śpiewa to aktorka i powstało takie negatywne napięcie. Mam tu porównanie z sytuacją, w której było jasne, że nie śpiewa aktorka. W filmie Eurowizja, tam Rachel McAdams nie śpiewa tej piosenki po islandzku, ale od razu było wiadomo, kto ją śpiewa. I zakończyło się to takim właśnie fajnym odkrywaniem wykonawczyni. Na przykład, nie wiem, ile osób wie, że Rami Malek nie śpiewa sam w Bohemian Rhapsody. I to jest w ogóle jeszcze większa kontrowersja, bo po pierwsze, on nie śpiewa sam i nie ma podanego imienia osoby, która za niego śpiewała, bo jest to mix of different voices. Mało tego, Rami Malek dostał za tę rolę Oscara. Okej, okay, no możemy bardzo wiele mówić o Oscarach jako o nagrodach, czy się skończyły, czy się nie skończyły, ale no właśnie porównać Ramiego Maleka, który dostaje Oscara za rolę śpiewaną, której nie śpiewa, którą bardzo dużo osób krytykowało za bycie karykaturą. I mamy My Fair Lady, która jest wspaniałą rolą komediową, w której aktorka nie dostaje nawet nominacji, właśnie dlatego, że nie zaśpiewała własnych piosenek, które potrafiła zaśpiewać, ale ona sama czuła, że to mogło być lepiej wykonane, więc ona miała też dużo skromności w sobie i też chciała zostać zdubbingowana. Tu nie było takiej złośliwości jak na przykład między Natalie Wood właśnie, a Marnie Nixon. Natalie Wood była święcie przekonana, że jej głos będzie w West Side Story wykorzystany. No mamy przepaść, tak? To znaczy, że troszkę mamy obniżenie wymagań, czyli miej nazwisko albo tam się upodobnij, zrób coś, może nie będziesz musiał mieć umiejętności i tak cię będziemy za to chwalić. To jest jakieś takie dla mnie właśnie niesmaczne. Nie, że jakoś bardzo tego żałuję, no bo przecież Audrey Hepburn dostała Oscara w swoim życiu i to dużo wcześniej, ale uważam, że My Fair Lady to jest jedna z jej wspanialszych ról po prostu. Jest. Jest, jest. Gdzie ona zwykle jest taka dostojna i taka dziewczęca, to tutaj jest po prostu pełne spektrum fantastycznej komedii. Fizycznej także. Zgadzam się 100%. Ja w ogóle chcę cię zaciągnąć do tego, żebyśmy to mówiły w podcaście, bo ja uwielbiam ten musical. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest jakby najbardziej poruszające, to właśnie, o ile jesteśmy jakoś psychologicznie, mam wrażenie, w stanie się pogodzić z tym, że stare Hollywood no, ukrywało nam tych dubbingujących aktorów i aktorki. Zresztą deszczowa piosenka trochę o tym opowiada. O tyle dzisiaj, kiedy jednak jesteśmy dużo bardziej przywiązani do tego doceniania indywidualnego twórcy, do tego, żeby jednak każda osoba, która pracuje przy filmie, miała swoje 5 minut, kiedy utwory z musicali żyją potem bardzo długo, są wielokrotnie przesłuchiwane, bo ja widziałam Króla Rozrywki 2 razy w życiu, a przesłuchałam album Króla Rozrywki. No, to był w jednym roku mój ulubiony album roku, tak? Już mogę zdradzić. To nagle czujemy, że coś jest nie tak, że już wyszliśmy z tego etapu, w którym można było powiedzieć, a to w ogóle śpiewał kto inny, a to jest aktorka, która będzie, czy aktor, który będzie zbierał nagrody i będzie pokazywał swoją twarz. Więc wydaje mi się, że mamy rozwiązanie. Taką uczciwość i otwartość. A potem nagle wchodzą nam właśnie jakieś takie zabiegi producenckie, które się jakby tego boją, tak? A przecież wydaje mi się, że jesteśmy w stanie docenić dobrą grę aktorską, jesteśmy w stanie docenić dobry śpiew. No i też zdajemy sobie sprawę, że to jest niesamowite wymaganie. Wymagać od kogoś, żeby był świetnym śpiewakiem, dobrym tancerzem, dobrym aktorem i jeszcze, żeby był tym śpiewakiem nie tak jak Fred Astaire, że tylko nam sprzeda utwór, ale też, żeby umiał wyciągnąć te najwyższe nuty i to wszystko, żeby się sprawdziło przed kamerą, bo to jest jeszcze jedna rzecz. Mam takie wrażenie, że nie wiem, Idina Menzel jest ci w stanie sprzedać musical, ale nie jest ci do końca w stanie sprzedać film. Nie jest. Moim zdaniem ona nie jest filmową aktorką. Po prostu widać to w rent. Uważam, że ona jest petardą tam i tak. W sensie w porównaniu do reszty aktorów też tamtego filmu. Znowu, to też jest dobry przykład. Mówiliśmy o tym w kontekście Tick, Tick, Boom, że była ta obsada z Broadwayu i nic nie zadziałało tam do końca, tak jak trzeba. Idina Menzel pewnie była jedną z najlepszych elementów tego filmu. Ale wciąż, jakby moim zdaniem, to nie jest aktorka,
którą się pamięta z kina. Zresztą na przykład, nie wiem, kariera Patti LuPone to nie jest kariera musicalowa, filmowa. To jest niesamowite, nie? Że Bernadette Peters, którą ja absolutnie kocham, ale ona tak naprawdę, tak jak większość wielkich gwiazd Broadwayu, znajduje się w telewizji. Tam jest gdzieś ta mniejsza skala. Jest absolutnie w stanie unieść rolę telewizyjną, ale nie sprzedasz filmem Bernadette Peters, mimo że sprzedasz każdy musical. To jest dla mnie też, wiesz, bardzo ciekawe to, co mówisz o tym, że wymagamy też od tych gwiazd musicalowych wiele. No właśnie nie. W sensie takim, że oczywiście, że wymagamy, ale raczej wymagamy tej uczciwości producentów. Uczciwości takiej przyzwoitości, żeby zatrudniać do musicali, które i tak są rzadko produkowane. Umówmy się, no to nie jest tak, że jest ich jakoś bardzo dużo i trzeba po prostu zaludnić te musicale ludźmi i nie ma wyboru. Bardzo mało tych musicali jest. Ostatni rok był, mówię, o 2021 raczej chyba niż 2022. Musicalowo tak obfite, ale to się bardzo rzadko zdarza. Myślę sobie o tym, że po prostu bądź uczciwy. No Marion Cotillard właśnie śpiewa wszystkie swoje piosenki, ale nie śpiewa operowych partii, bo kurde, żeby śpiewać operowe partie, trzeba być śpiewaczką operową, trzeba to umieć, no w sensie trzeba to wyćwiczyć, to jest w ogóle wybitnie trudna rzecz. Wydaje mi się, że też nie było jakiegoś smrodu przy Zacu Efronie w pierwszej części. W pierwszej części High School Musical, tutaj musimy powiedzieć, pierwsza część w naszym języku oznacza zawsze pierwszą część High School Musical, ale nie wszyscy są jeszcze w naszym świecie. Tak bardzo. Absolutnie. Ja lubię skróty myślowe robić, jak się zapalę, więc mówiłyśmy o tym w odcinku o High School Musical, że Zac Efron nie śpiewał swoich piosenek, podobno ze względu na mutacje. Nie do końca chyba to był powód, ale Zac Efron też bardzo walczył. Walczył o to, żeby śpiewać w pozostałych filmach i rzeczywiście w kolejnych odsłonach High School Musical już śpiewał sam. I mało tego, no my mamy też do dyspozycji właśnie te takie gwiazdy, które naprawdę śpiewają dobrze. Myślę, że o Królu Rozrywki jeszcze trochę powiemy później, ale nawet, słuchaj, Emily Blunt. To był fantastyczny wybór na Mary Poppins. Co z tego, że film jest średni? Ale ona śpiewa tam bardzo fajnie. Och, ona jest absolutnie fantastyczna. Ale tutaj jeszcze mam taką uwagę, że mamy tych aktorów, ale czasem się okazuje, że to jest dosyć niewielka grupa. Tak. I tutaj chciałabym przywołać jeszcze przykład Jamesa Cordena. To w pewnym momencie odkryto w Stanach Zjednoczonych, że jest to aktor, który potrafi śpiewać właśnie, ma taki głos dobry do musicali i ma ambicje bycia nie aktorem scenicznym, tylko filmowym. I w pewnym momencie James Corden był tak wszędzie, tak, że ludzie zaczęli się autentycznie denerwować na sam pomysł, żeby on się znowu pojawił w roli musicalowej. Bardzo to ludzi irytowało. Ja nie wierzę, że James Corden zrobił tą karierę, bo był taki niesamowicie popularny, tylko dlatego, że po prostu ta lista aktorów, którzy nie są z Broadwayu, mają nazwisko wyrobione w jakiś inny sposób i umieją jeszcze do tego śpiewać, jest zaskakująco krótka. Chociaż na przykład nie wspomniałyśmy o jednym z takich bardzo dobrze zaśpiewanych musicali, bardzo przyzwoitym filmie, być może niewybitnym, ale naprawdę dobrym, czyli Dreamgirls. Mieliśmy wtedy Beyoncé, która wtedy miała wysokie aspiracje aktorskie. Podobno chodziły takie ploty, że była bardzo zdenerwowana, że nie było tej nominacji oscarowej dla niej. Dostała ją Jennifer Hudson. No właśnie, mieliśmy Jennifer Hudson, która była wtedy absolutnie nieznanym nazwiskiem. Chyba w tym samym czasie właśnie w Amerykańskim Idolu brała udział. To jest w ogóle fantastyczna historia, bo Jennifer Hudson zajęła 4. miejsce w Amerykańskim Idolu. I to jest do dzisiaj przykład osoby, która nie wygrała Amerykańskiego Idola. No ale jakby zrobiła świetną karierę filmową i miała świetny głos. Tutaj jest jeszcze jeden wątek naszej historii, czyli śpiewacy z ambicjami aktorskimi. Tak, absolutnie. To też jest tak, że to właśnie możesz albo być wybitną jednostką w świecie muzyki, czyli taką jaką jest Beyoncé, bo wpływu Beyoncé na przemysł rozrywkowy nie da się przecenić. No ale na ekranie się nie sprawdziła. Ja bardzo kocham Lady Gaga, ale Lady Gaga na ekranie to jest 1/3 Lady Gagi na scenie w jej własnych utworach. To kim jest Lady Gaga dla muzyki jako wykonawczyni, a jaką jest aktorką, to są dwa różne wszechświaty. Nawet jeśli jest całkiem niezła jak na to, że jakby dopiero wchodzi w ten świat aktorski. A mamy Jennifer Hudson, która nie ma żadnego w tym momencie wpływu na świat muzyki. No ale nagle wypływa jako osoba, która była przed kamerą, tak? I jest w stanie sprzedać swój głos i swój występ w tym filmie. Jak mówisz o tej krótkiej liście aktorów, którzy mają te wszystkie cechy, o których przed chwilą powiedziałaś, to ja się oczywiście zgadzam, ale też mam wrażenie, że no oczywiście nikt nie ma czasu dzisiaj na odkrycia. To znaczy to, co mogliśmy oglądać w filmie Bonnie, to w ogóle Wam strasznie polecam. Dokumentalny film Bonnie o jednej z najbardziej znanych dyrektorek castingu, która obsadziła m.in. Patricka Swayze'ego i Jennifer Grey w Dirty Dancing, ale też mnóstwo innych ludzi w mnóstwie wspaniałych filmów. I w tym dokumencie oprócz wypowiedzi Bonnie i tego, jaki był jej warsztat pracy, co mnie w ogóle fascynuje, dlatego, że tak mało się mówi o aktorstwie i tak mało się pisze o aktorstwie i to jest w ogóle jakieś takie wielkie filmowe tabu. Ludzie nie potrafią o tym rozmawiać, bo to wymaga bardzo dużej elastyczności języka. No i są tam w tym filmie oprócz jej wypowiedzi także fragmenty kaset.
To znaczy tego testowania, kto z kim, a może ta para, bo oczywiście tu mamy aktora, on musi tańczyć, on musi śpiewać, a oni się też między sobą muszą zgrywać. Pamiętajmy, że jak mamy parę musicalową, no to ona jeszcze się musi zgrać. I to był też ten problem może z Julie Andrews i Christopherem Plummerem, że po prostu ona była tak wybitna, że on przy niej może wypadł trochę blado, kiedy zaśpiewał swoją własną piosenkę. Wracając do tego... Do tej krótkiej listy aktorskiej. Tak, że po prostu w tym dokumencie po prostu widzimy, że nie ma już czasu dzisiaj na testowanie. Wiecie, to takie Spielberg jeszcze takie rzeczy robi, że tam przesłuchał 2000 kandydatów, żeby znaleźć aktora nastoletniego do odegrania roli samego w Fabelmanach. Ale to się już tak bardzo rzadko zdarza. My to już wszystko mamy obsadzone. Najczęściej te dzieciaki i nastolatki to są te momenty, gdzie musimy poszukać aktora czy aktorki. A wydaje mi się, że wtedy, te lata temu, to był taki moment, kiedy można było testować, kto co gdzie grał. I Eddie Murphy z jego rolą w Dreamgirls. To też jest taki przykład. Czy ktoś wiedział w ogóle, że Eddie Murphy tak śpiewa, jak śpiewa? To jakoś jest fantastyczne. Z petardą na ekranie. Myślę, że przed wieloma laty, kiedy robili te test screeny i testowali bardzo różne rozwiązania, był na to czas i były na to możliwości, żeby trochę jeszcze pokombinować. Tych możliwości jest trochę wiele w kinie mniej budżetowym, ale musicale to nie jest kino. Ani nisko, ani średnio budżetowo. I wydaje mi się, że tu chyba trochę też dochodzimy do pewnej puenty, albo początku puenty. To jest początek naszej puenty. Ponieważ musicale to zawsze są filmy z wysokim budżetem, które muszą się zwrócić, to te nazwiska stają się kluczowe. Ale mamy powoli chyba odpowiedź na pytanie. Czy trzeba umieć śpiewać, żeby występować w musicalach? Nie. Ale czy trzeba umieć sprzedać swój śpiew? Tak. Kasia, ty to potrafisz podsumować. I jeśli ktoś nam umie sprzedać swój śpiew, to będzie dobre. A jeśli ktoś nam nie umie sprzedać tego, jak śpiewa, to nawet najczystsza nuta zabrzmi fałszywie. Mamy takie też wrażenie, że, i to mogę się tam podzielić, że ta uczciwość w mówieniu o tym, jak wygląda ten proces i castingu, i miksowania głosu, i opowiadania o tym, jak dostajemy ten efekt końcowy. Ja mam wrażenie, że producenci się tego boją, a tymczasem powinni to przytulić. Im więcej wiemy o tym procesie powstawania, tym bardziej możemy docenić, jak niełatwo jest tak naprawdę stworzyć filmowy musical, który nas zachwyci na każdym poziomie, zarówno filmowym, jak i muzycznym. I jeśli planujecie swoją karierę w musicalu filmowym, no to ćwiczcie aktorstwo przede wszystkim, to jest bardzo ważne, bo wtedy będziecie nam mogli sprzedać, co chcecie. I jeśli nie śpiewacie idealnie czysto, to jest jeszcze dla was szansa. Ja wiem, że słuchają nas wyłącznie ludzie, którzy planują karierę w kinie musicalowym, jakby... Ja nie wiem, jak ty, Patrycja, ale ja już się szykuję do nowego, wiesz, upioru w operze. Mogę zagrać upiora. Ja bym mogła zagrać roślinkę w Little Shop of Horrors. Słuchajcie, więc jeśli słuchają nas jacy specy od castingu, to tutaj jesteśmy. I wydaje mi się, że to jest takie dobre podsumowanie, które zresztą pokazuje, że jak dotkniemy czegoś, co wydaje się takim jądrem filmu musicalowego, to on odkrywa przed nami te wszystkie swoje warstwy i to, jaki to jest skomplikowany gatunek, jaki niejednoznaczny, jak niełatwo jest o musicalu tak naprawdę rozmawiać w jakichkolwiek jednoznacznych kategoriach, co jest cudowne, biorąc pod uwagę, że mamy podcast o musicalach i mamy bardzo dużo czasu mówić o wszystkich niejednoznacznościach. Tak. Tak jest. A ty, Kasia, umiesz śpiewać? Tak mi się wydaje ci się, że umiesz? Nie, absolutnie nie. Co ty? To tak jak ja. To jest okropny los. To jest okropny los ludzi, którzy kochają musicale, że słuchajcie, zdarzało mi się na imprezach śpiewać Don't Rain on My Parade. Ja bardzo współczuję moim znajomym. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja mam ten problem, że raz na jakiś czas mój mózg zaczyna śpiewać I Feel Pretty. I nie jestem w stanie przestać tego śpiewać. I jakby ludzie wokół mnie mają bardzo wyraźne emocje względem mnie śpiewającej na zapętleniu I Feel Pretty and Witty and Gay, bo ja śpiewam tylko z gay. Uważam, że to trzeba śpiewać z gay, a nie z bright. Oczywiście, że tak. Tak jest w oryginale. Ewidentnie, być może dlatego tak bardzo lubimy słuchać, że sami nie potrafimy, bo człowiek bardzo docenia to, czego sam nie potrafi. I słuchajcie, to będzie chyba wszystko w tym odcinku. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawe waszych komentarzy, waszych własnych przemyśleń na ten temat. Takich musicali, w których ktoś nie umiał śpiewać, a wam sprzedał jakiś utwór, albo jeszcze bardziej takie, w których wszystko brzmiało czysto, ale wyście nie złapali tej relacji z musicalem. Obiecujemy, że będziemy się pojawiały bardziej regularnie i tutaj, kiedy mówimy, że będziemy się pojawiały bardziej regularnie, to chcę powiedzieć, że mamy już ustalony termin następnego nagrania, co nam się nie zdarzyło od... Oj, pani Dziejku, to jeszcze wiecie, inne czasy były. I może zauważyliście, że pewien musical powracał tutaj w różnych uwagach, które porzucałyśmy, bo chyba będziemy mówiły o Królu Rozrywki. Na pewno będziemy. Tak czujemy, tak, na pewno. Bo jakoś tak czujemy, że mamy dużo do powiedzenia. Mamy bardzo dużo emocji związanych z tym musicalem. A na razie będziemy się z wami żegnać. Jeszcze raz zachęcam was do komentowania, do szerowania naszego podcastu, bo wtedy więcej osób dowiaduje się w ogóle o wspaniałym świecie musicalu. Do pisania do nas, jak dostajemy od was jakiś miły list, to jest nam tak miło, że potem przez tydzień chodzimy uśmiechnięte, bo o to nam trochę chodzi, żeby wam dostarczać i wiadomości, i radości. I coś jeszcze, Patrycja? Bardzo dziękuję osobie, która podeszła do mnie na American Film Festival i powiedziała: Patrycja, w tę piosenkę przesłuchałem wszystkie odcinki. O! Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy cię serdecznie. Za każdym razem, ilekroć to się wydarza, jestem po prostu szalenie wzruszona. Nie wiem, kiedy,
Nie wiem, jak to się wydarzy, ale właśnie się wydarza coś takiego wspaniałego, że ktoś poknął po prostu nasz podcast w kilka dni. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję w imieniu tej drugiej osoby, której musiałeś wysłuchać, jak słuchałeś Patrycji. I co? I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa. Pa, pa.